Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób podłączyć przekaźnik kotła o oznaczeniu Danfoss Link BR014G0272. Jest to taki plastikowy element, tak jak tutaj widzicie, na ścianie już jest zamontowany, który montujemy w momencie takim, gdzie w mieszkaniu, domu mamy własny kocioł ogrzewania. Tutaj mamy kocioł gazowy Immergas Victrix i on zasila ciepłem mieszkanie. I bez tego przekaźnika nie byłoby możliwości, aby panel centralny CC sterował, włączając, wyłączając nasz kocioł. Tak więc w przypadku takim jak u mnie musi być jeszcze dodatkowy przekaźnik BR zainstalowany. W mieszkaniach, domach, gdzie centralny przychodzi do mieszkania, czyli na przykład nie wiem, z sieci ciepłowniczej, to w takim wypadku tego elementu instalować nie musimy. Wystarczą takie elementy jak Living Connect, czyli głowice elektroniczne, termostatyczne na grzejnikach oraz panel centralny, który nimi zarządza i który łączy się także do internetu po sieci Wi-Fi. Tak więc pokażę Wam teraz krok po kroku, jak jest podłączony przekaźnik do kotła i przekaźnik do zasilania. Jako że u mnie już system pracuje, przekaźnik BR jest podłączony do kotła i do zasilania, to najpierw oczywiście, żeby Wam to wszystko pokazać, muszę rozłączyć zasilanie od przekaźnika i od kotła. Wszelkie połączenia kotła i innych urządzeń powinny być do stałego gniazdka. Ja tylko do celów testowych mam tutaj, jak widzicie, rozdzielacz, ponieważ już nie zmieściłbym się tutaj ze wszystkim do podłączenia, łącznie z mierzeniem do testów z użycia prądu. Oczywiście testy będą www.forumwiedzy.pl, macie w osobnym artykule, macie tam bardzo szczegółowo, dzień po dniu, różne tryby testowe. Ok, tak więc pierwsza rzecz, rozłączamy zasilanie i rozłączamy zasilanie do kotła. W tym momencie mamy wszystkie urządzenia rozłączone z prądu. Wyświetlacz nic nie wyświetla, jest wszystko rozłączone na pewno. Jako że wszystko jest podłączone do celów testowych, nie jest to w pełni dokładnie wykonana instalacja. Oczywiście przewody powinny być dokładnie prowadzone pion poziom, odpowiedni zakręt, ewentualnie w peszlach, czy też różnego rodzaju plastikowych rurkach przymocowanych do ściany, czy też korytkach. Jako że to jest testowo, to od razu się tłumaczę, że jest to mniej dokładnie. Ok, odkręcamy śrubki. Montaż przekaźnika jest stosunkowo prosty dla elektryka, dla osób postronnych, nie mających z elektryką szczególnego, że tak powiem, no stosunku żadnego, no to może być znaczące to, aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi własnego kotła. To jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, do których styków w płytce elektrycznej czy w kostkach się podłączyć i odpowiednio podłączyć przewody. Reszta to jest naprawdę prosta sprawa. Postaram się Wam to pokazać. Ok, odkręciłem dolne śruby. Dół wysuwamy do siebie. O, w ten sposób. Jeżeli wysuniemy do siebie, to w tym momencie wystarczy górną część tutaj rozłączyć. O, w ten sposób. I już, gotowe. W tym momencie panel mamy rozłączony, tak jak tutaj widzicie, pokażę Wam teraz też wnętrze. Jest dokładnie opisany, który styk, gdzie, który jest komunikacyjny, który włącz, wyłącz. Dokładnie wszystko jest tu opisane, zgodnie z tymi oznaczeniami, które są tutaj przy przewodach. Wszystko mamy rozłączone z zasilania, więc jest w porządku. I to działa bezprzewodowo, łącząc się z panelem centralnym CC. Ok, spójrzcie, jak to trzeba podłączyć. Do pierwszego tutaj styku, weźmy sobie tutaj nasz przekaźnik, do pierwszego styku N, tutaj, przewód neutralny musi być podłączony, N, czyli jest niebieski neutralny przewód. Do drugiego styku ma być L, line, liniowy, czyli fazowy przewód. I tutaj jest fazowy brązowy. Następnie mamy 1, 2, 3, 4. Nas interesują styki 2 i 3, czyli COM i ON. 2 i 3. Nie ma znaczenia kolejność przewodów. Tak samo, jeżeli tu odwrotnie podłączymy i w kotle, nie ma to żadnego znaczenia. Dobra, teraz tak jak u mnie widzicie, ja tu zastosowałem kabel z dwoma przewodami, niebieskim
i takim brązowym. On idzie do naszego kotła, a ten tutaj idzie do zasilania, czyli do gniazdka. I tutaj, jak widzicie, jest też przewód zielono-żółty, żółto-zielony, przepraszam, czyli przewód ochronny. On jest podłączony tu do takiego styku dodatkowego, jak widzicie, tutaj w tym miejscu. On z niczym się tutaj nie łączy, przynajmniej ja nie obserwuję, żeby tu coś było metalowego, z czym by się ten przewód tutaj łączył. Obudowa plastikowa, więc on jest po prostu niewykorzystywany. Ten element też jest cały plastikowy. Dobra, tak więc już widzicie, neutralny, fazowy i potem w drugim, trzecim złączu, wszystkie są tu opisane u góry, NL1, 2, 3, 4, tak więc nie ma problemu. Tak samo jak i tu są opisane, tak samo tu na obudowie. Bardzo prosto, bezproblemowo. Ok, tak więc mamy ten element ściągnięty. Teraz pokażę Wam, jak to podłączyć. Jeżeli chodzi o przewód zasilania, zaraz go tutaj Wam pokażę. Przewód zasilania, czyli ten przewód, który tutaj wychodzi, ten gruby, on musi iść do wtyczki lub gdzieś musi by zostać podłączony. Jeżeli robi to elektryk, najlepiej jeżeli to jest firma montująca Wam kocioł, to w takim wypadku te zasilanie nawet nie będzie potrzebne za pomocą wtyczki, tylko można będzie podłączyć te przewody do wnętrza kotła, do odpowiednich styków zasilających. Czyli inaczej mówiąc, kocioł jest zasilany z jednej wtyczki, jednego zasilania, a w kotle już można rozłączyć sobie, rozdzielić odpowiednim zabezpieczeniem zasilanie. Ale jeżeli będziecie robić to Wy, oczywiście nie powinniście robić Wy, tylko elektrycy, no to można bez najmniejszego problemu także to zrobić w ten sposób jak ja, czyli osobny przewód, nie idący do kotła, tylko po prostu do zasilania, tak jak widzicie. I tutaj mamy wtyczkę. Naturalnie po lewej powinien być fazowy, po prawej neutralny i u góry ochronny, czyli jak tak patrzycie odwrotnie, to tutaj powinien być fazowy, czyli brązowy, tutaj niebieski neutralny, tutaj żółto-zielony ochronny. Nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ prąd mamy przemienny, jeżeli chodzi o napięcie, tak więc nie ma to znaczenia, czy tak podłączycie i tak zadziała, ale powinniśmy się takiej zasady trzymać. Ok, tak więc zasilanie mamy załatwione do naszego przekaźnika i wystarczy do prądu podłączyć. Ale zanim oczywiście do prądu podłączymy, musimy jeszcze podłączyć ten przewód sygnałowy, czyli ten ze styków 2-3 do naszego kotła. I teraz tak. Żeby dostać się do kotła, pamiętajcie, że kocioł musi być rozłączony od zasilania elektrycznego. I żeby teraz się do niego dostać, trzeba oczywiście przeczytać instrukcję obsługi własnego kotła. Tam jest dokładnie dział, jak otworzyć obudowę. W naszym przypadku musimy dostać się do płytki takiej drukowanej lub kostki rozdzielającej styki, więc nie musimy wchodzić do wnętrza kotła, tam gdzie jest cały ten kocioł. Wystarczy ściągnąć w większości przypadków i kotłów oczywiście, dolną część tutaj, ten plastik, ten element. Więc są to po prostu dwie śrubki, najczęściej po bokach od spodu, więc odkręcamy je. Czyli już w ten sposób będziecie wiedzieć, jak podłączyć przekaźnik kotła dowolny dosłownie. Nie musi to być ten przekaźnik kotła, który teraz widzicie od Danfossa, ale w ten sam sposób podłącza się dowolne przekaźniki bezprzewodowe. Czy to Tyboxa, czy jeszcze wielu, wielu innych firm. Uważajcie na jedną rzecz, jak będziecie odkręcać, żeby te śrubki Wam nie spadły gdzieś tam za jakieś... Czyli trzymamy sobie po prostu palcami śrubeczkę. Są malutkie, bezproblemowe. I jeżeli je odkręcicie, to w tym momencie już będziecie blisko możliwości ściągnięcia tego panelu. Żeby go ściągnąć, jeszcze trzeba dwie dodatkowe tutaj śrubeczki odkręcić. Chociaż nawet nie będzie to konieczne. Sprawdzę. Sprawdzę, czy da się, czy nie da się. W moim przypadku trzeba, żeby móc odchylić. Zaraz Wam pokażę. Tutaj jeszcze dwie śrubki. Na chwilę obecną jesteśmy w pełni bezpieczni. Tutaj nie ma żadnego dostępu do urządzeń gazowych. To co prawda jest kocioł gazowy, ale tutaj nie mamy jeszcze żadnego dostępu i nie będziemy mieli do elementów niebezpiecznych. Ok, możemy teraz już podważyć ten element przedni w ten sposób, żeby móc wyciągnąć tą zaślepkę. Więc podważamy. O, już wyszła i tu podważamy. I wyszła. Wystarczy zapoznać się naprawdę z instrukcją kotła. W internecie macie chyba do wszystkich kotłów instrukcję w PDF-ach, więc nie ma problemu. Ok, mamy tutaj puszkę. To też jest w instrukcji opisane. Też nawet jest tutaj informacja. Do której musimy się dostać. Jako że kocioł, przypominam, musi być rozłączony od zasilania i jest w moim przypadku.
Musimy tutaj odkręcić te dwie śrubeczki, więc je odkręcimy. Większość śrubek jest krzyżaków na krzyżak śrubokręt, ale można też mniejszym, płaskim odkręcić bez problemu. Pamiętajcie znowu o śrubeczkach, żeby Wam nie wypadły, więc trzymamy je palcami, ok, i ściągamy tą tutaj zaślepkę informacyjną. Ok, i to co teraz widzicie. Tutaj są oznaczenia wewnątrz, tutaj 36, 7, 8, 9, 21, 40, 40, 41, 44, tak więc każdy tutaj, każdy styk w tej kostce całej jest opisany. W tym momencie tutaj na tej plastikowej wewnętrznej części, ale także jest opisany tutaj, spójrzcie. Tak więc dokładnie wszystko się zgadza co do joty i tak samo w instrukcji obsługi kotła też jest wszystko opisane. I co nas tu interesuje? Jeżeli kocioł ma ustawianą temperaturę w swoim działaniu, bez żadnego przekaźnika bezprzewodowego podłączonego, to tutaj żadnego kabla nie będzie. W większości przypadków kotłów, w każdym będzie oczywiście inaczej. I wtedy tutaj na styku 40 i 41, tak jak mamy tutaj opisane, będzie taka zworka wsadzona. Będzie jakiś element metalowy lub taki drucik wsadzony pomiędzy 40 a 41. Mówimy o piecunowym, powiedzmy. Ale jeżeli chcecie zamontować na przykład właśnie przekaźnik kotła, czy to Danfoss Link BR, czy też jakikolwiek inny, BR oznaczenie bierze się z boiler relay, czyli zaworu właśnie, znaczy przekaźnika. I w tym wypadku, zobaczcie, ten przewód, który idzie nam od naszego przekaźnika, zobaczcie, tutaj ten, tu mamy podłączony niebieski i ten brązowy do 2 i 3, ale tak jak mówiłem, czy będzie tak, czy tak, to nie ma znaczenia, byle do 2 i 3 tych zacisków. Idzie sobie ten przewód tutaj, kabel dokładnie, z tymi dwoma przewodami i tutaj ja go wsadziłem sobie i to z worka, która tutaj była, jakaś metalowa, czyli typu jakiś drucik czy cokolwiek, zgodnie z tym rysunkiem, jak tu widzicie, tu pomiędzy 40 a 40, została wyciągnięta. Jeżeli chcemy zamontować jakikolwiek przekaźnik, to musimy tą zworkę wyciągnąć. Albo z worka, albo przekaźnik. Tak więc zworki nie ma, jest przekaźnik. I niebieski, i brązowy zostały podłączone do 40-41. Nie ma znaczenia, czy będzie to połączenie typu 2 do 40 i 3 do 41. Nie ma to żadnego znaczenia. Mogę spokojnie podłączyć na odwrót i też zadziała. Są to styki beznapięciowe, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Ok, jako że u mnie jest wszystko podłączone, to w tym momencie wystarczy wszystko złożyć do kupy i uruchomić ogrzewanie, uruchomić cały system i podłączyć oczywiście nasz przekaźnik do naszego panelu centralnego. To jest bardzo istotna sprawa. Tak więc teraz to zrobimy. Jeszcze raz pokazuję. Na rozłączonym bierzemy nasz przekaźnik, podłączamy. Dokładnie tak samo jak było. Żeby przewody tutaj się zmieściły, tak jak widzicie, trzeba wyłamać, wyciąć tutaj w plastikowej obudowie tego przekaźnika tutaj na dole takie otwory, żeby umiały te przewody tutaj, że tak powiem, się utrzymać. Bez wyłamania, zresztą w instrukcji jest to opisane, to niestety przewody nie da się tego zamknąć. Dobra, wsadzamy teraz wszystko. Ciach. Ok, trzeba tak delikatnie stuknąć, żeby wskoczyło w tą plastikową obudowę, którą na ścianie sobie najpierw zamontowaliśmy, oczywiście w miejscu, gdzie chcemy. Ok, mamy wszystko wsadzone, musimy dokręcić. Ok, jedno dokręcone, drugie dokręcone, obudowa trzyma się. Stąd będzie nadawać do naszego centralnego panelu. Jak teraz skonfigurować panel, żeby podłączyć ten element? To wszystko Wam pokażę w osobnym filmie, a ja już zabieram się za złożenie kotła. Momencik.
Pamiętajcie, żeby wszystko złożyć dokładnie z tymi samymi śrubkami w to samo miejsce, jak było poprzednio. I bez problemu dacie sobie radę ze wszystkimi czynnościami, które trzeba wykonać. I oczywiście obudowę także trzeba założyć na swoje miejsce. Wszystko wykonujemy przy rozłączonym zasilaniu, żeby nie było najmniejszego niebezpieczeństwa. Podważamy, podważamy, wsuwamy, dokręcamy jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubkę i kocioł jest gotowy. I następnie możemy podłączyć zasilanie naszego przekaźnika tutaj do prądu. Więc wsadzamy. Tak samo nasz kocioł możemy uruchomić, też wsadzając go do zasilania. Kocioł się uruchomił w tym momencie. I na przekaźniku zaczęła mrugać zielona lampka. W tym momencie możemy udać się już do naszego panelu, aby dodać urządzenie w trybie serwisowym. Zachęcam Was do obejrzenia filmu osobnego, w jaki sposób podłączyć przekaźnik kotła do panelu centralnego.